Proszę Państwa, dzisiaj trzecie spotkanie z serii Bajki Chińskie, w cudzysłowie oczywiście Bajki Chińskie. Chciałbym dzisiaj Państwu dalszy ciąg powolutku, dzieląc Państwu wiedzę na małe części przekazać, ponieważ wiedza medycyny tradycyjnej, medycyny chińskiej jest większa jak wszechświat. To Państwu mówię od razu. Jeżeli ktoś z Państwa będzie uczestniczył razem, będzie się uczył, będzie chciał poznawać, nawet dla własnych celów, w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że przestanie dla niego istnieć przyczyna choroby idiopatyczna. Czyli tak jak mówią lekarze niekiedy w diagnozie, przyczyna choroby nieznana, czyli idiopatyczna. No, w tradycyjnej medycynie chińskiej nie ma takiego pojęcia jak przyczyna choroby idiopatyczna. Dlatego bardzo dobrze by było, żebyście Państwo załapali meritum sprawy, korzeń choroby. Tradycyjna medycyna chińska twierdzi, że jeżeli diagnosta medycyny chińskiej nie dotrze do meritum sprawy, do korzenia, tak zwanej korzeń choroby, skąd ona się wzięła, to terapia jest nieskuteczna. Dwie nasze ostatnie pogadanki były poświęcone duchom, które mieszkają w naszych narządach. Tośmy sobie tak średnio powiedzieli, średnio dokładnie chciałem powiedzieć. I proszę Państwa, co to jest Qi? Ta siła sprawcza. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy na temat tych duszków, że tam jest duszek wątroby, złośliwiec, jest duszek radości serca, jest duszek radości zamartwienia śledziony, nerki strachu i tak dalej, i tak dalej. Także proszę Państwa, trzeba po prostu zawsze jak przyjdzie niedziela, może mi się uda coś w tygodniu między niedzielami nagrać, to Państwu będę się starał powoli przekazywać wiedzę. Natomiast jeżeli kogoś z Państwa nie interesuje tradycyjna medycyna chińska, to jest 160 filmów, proszę Państwa, o wszystkim. Zachęcam, wchodźcie, oglądajcie, uczcie się, książki czytajcie i będzie wszystko ok. Proszę Państwa, cóż to jest, jaki dzisiaj będzie nasz temat? No, nasz temat, proszę Państwa, będzie dzisiaj obieg pięciu żywiołów. Jest to fundamentu tradycyjnej medycyny chińskiej, na podstawie którego możecie Państwo dojść, skąd się wzięła choroba i jak ją zwalczyć, gdzie uderzyć, co zrobić, żeby sobie z chorobą poradzić. Stąd to moje zdanie, które mówiło, że przestanie dla Państwa być zagadką pochodzenie choroby. Ale tak jak mówię, dzisiaj tylko odrobinę wiedzy, ale nieprawdopodobnie mądrej wiedzy, która jest podstawą. Jest to, proszę Państwa, podstawa istnienia wszechświata. System obiegu pięciu żywiołów jest podstawą istnienia wszechświata. Nie tylko nas jako ludzi, ale także i naszej planety, wszechświata, naszego życia. Chińczycy, tak jak mówiłem Państwu w jednym z nagrań, nie oddzielają ciała i umysłu. Jest to jedność, która gra. Jeżeli to zrozumiemy, będzie ok. Zaczynajmy więc powoli. Proszę Państwa, Chińczycy twierdzą na podstawie obserwacji około 5000 lat temu, że istnieją pewne prawidłowości. Tutaj Państwo widzicie na tym pierwszym wykresie, na tym drugim wykresie, jak wygląda ten obiekt czynnościowy Shen. Macie Państwo go tutaj na planszy i każdemu żywiołowi przypisany jest, proszę Państwa, przypisane są narządy. Narządy te nie są ściśle związane z samym, znaczy
Musicie Państwo sobie na początku wyobrazić, że to są narządy. Natomiast jeżeli będziemy się zagłębiać dalej w kanony wiedzy TMC, zrozumiecie Państwo, że to nie tylko jest pęcherzyk żółciowy i wątroba, tylko jest, proszę Państwa, jeszcze oprócz tego pewna filozofia. Wchodzą do tego jeszcze emocje, wchodzą inne rzeczy, o których Państwu będę stopniowo tłumaczył. Na razie zostańmy jednak przy tym, bo bardzo duży Państwu się wytworzy mętlik w głowie. Zostańmy jednak przy narządach. I teraz tak, proszę Państwa, ten obiekt czynnościowy sien, który Państwo tutaj widzicie na planszy, to jest obiekt wzmacniająco rodzący. I Chińczycy twierdzą, że każdy ten żywioł, który tutaj Państwo macie, tworzy drugi żywioł i go wzmacnia. Czyli tak, drzewo swoją energię daje dla ognia, który drzewo, wiadomo, że się pali, podsyca ogień. I wtedy jest wzmocnienie ognia. Drzewo wzmacnia ogień. Ogień poprzez spalenie drzewa wzmacnia ziemię. I to trzeci żywioł jest, proszę Państwa, ziemia. Ziemia tworzy metal, tworzy rudę. I tu, proszę Państwa, jest wzmocnienie metalu. Ziemia wzmacnia metal. Metal, proszę Państwa, wzmacnia wodę. W jaki sposób? No, Chińczycy twierdzą, że ruda żelaza, ruda metalu tworzy koryta dla rzek, dla wód spływających z tych właśnie gór, z tych podwyższeń terenu, które tworzą dla nich koryto i pozwalają jej prowadzić ruch, wzmacniają ją. Czyli metal wzmacnia wodę. Natomiast, proszę Państwa, woda odżywia i wzmacnia drzewo. To już jest wiadomo, że jak zasiejemy ziarno, musimy podlać, żeby to rosło. Widzicie Państwo, to jest tak zwany układ sięg matka-dziecko, które matka wzmacnia dziecko. I teraz tak, każdemu z tych elementów przypisane są te narządy, o których mówimy. I tak, do drzewa przypisany jest pęcherzyk żółciowy i wątroba. Potem, proszę Państwa, mamy jelito cienkie, serce, potrójny ogrzewacz i osierdzie. Tu jest dużo tego, ale wystarczy, że będziemy wiedzieć, że najważniejszym organem tutaj jest serce i, proszę Państwa, jelito cienkie. Potrójny ogrzewacz, zaraz opowiem Państwu, co to jest. Ziemia, do ziemi przynależy czołądek i śledziona trzustka. Natomiast do metalu przynależy jelito grube i płuca. I teraz woda, pęcherz moczowy i nerki. I tak dalej. I teraz, proszę Państwa, wytłumaczę Państwu, co to jest ten potrójny ogrzewacz. Potrójny ogrzewacz, proszę Państwa, jest to narząd, który nie jest, ale musicie sobie Państwo go wyobrazić, ponieważ on jest bardzo ważny w układzie TMC. Wyobraźcie sobie Państwo, potrójny ogrzewacz to jest coś, co transportuje i przetwarza krążenie cennych płynów w organizmie. Cenne płyny dżinie, to jest, proszę, bo tak Chińczycy nazywają, jest to, proszę Państwa, krew, jest to limfa, jest to ślina, jest to nasienie, jest to sperma, jest to śluz, wszelkiego rodzaju wydzieliny żołądka, wszystko, co nawilża nam ciało. To jest, proszę Państwa, to jest funkcja potrójnego ogrzewacza. Ten potrójny ogrzewacz, o którym mówię, wyobraźcie sobie go Państwo jako taki w środku kanał, gdzie jest ruch tych wszystkich płynów w organizmie. I ten potrójny ogrzewacz dzieli się na trzy części. Od oczu do przepony, to jest górny ogrzewacz. Potrójny ogrzewacz, część górna. Potem, proszę Państwa, to jest górny ogrzewacz. Środkowy ogrzewacz jest od przepony do pępka, to jest środkowy ogrzewacz. I dolny ogrzewacz jest od pępka do genitalii. Jest to dolny ogrzewacz. To, co tak Państwo to ułóżcie w głowie, bez żadnych jakichś tam
fanaberii, bo żebyście zrozumieli, ponieważ on jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny, proszę Państwa, bo kiedyś, jak będziemy omawiać, na przykład taki przykład Wam dam, że nerka, bo mówimy o nerce, nerka jest słaba, nie posiada odpowiedniej mocy, czyli energii ci, i nie może transportować płynów z nerki, z pęcherza do płuc poprzez potrójny ogrzewacz, a płuca nie lubią suchości. No to proszę Państwa, mamy problem, bo suche płuca to mamy już niedobór wilgoci, można wystąpić nadmiar gorąca. Więc tutaj to są poważne zadania przed potrójnym ogrzewaczem i dobrze by było, żebyście Państwo sobie go tak przedstawili, że to jest po prostu taki kanał w środku, który transportuje nam wszystko i ogrzewa organizm tym samym. Ma też funkcję ogrzewania, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, on nam ogrzewa. Teraz tak, proszę Państwa, to by było. Nie wiem, czy wspomniałem, ale zdrowie człowieka według tradycyjnej medycyny chińskiej jest to swobodny przepływ energii ci przez wszystkie te narządy. Jeżeli energia przepływa swobodnie przez wszystkie te narządy, jesteśmy zdrowi. A co się dzieje? Aha, jeszcze zanim opowiem o patologii, odpowiem Państwu jeszcze na obiegu kontrolnym, który nazywa się KE. Jest to, proszę Państwa, na planszy macie Państwo go zaznaczone takimi prostymi kreskami. I to jest system KE, to jest dozorujący, kontrolny, jeżeli nam się rozbuja jakiś, mamy zastój, jak nam wzmocni się jakiś któryś z tych elementów, no to żeby go uzdrowić, musimy zadziałać na element babci. Jest to system babcia wnuczek. O, tak to nazwijmy. I jak widzicie Państwo na planszy, co drugi żywioł kontroluje następne. Na przykład drzewo kontroluje ziemię, ogień kontroluje metal. Ziemia kontroluje wodę i metal kontroluje drzewo. O ile ten system wzmacniający, proszę Państwa, ten obwód, co ino te strzałki po obwodzie, jest to system, który wzmacniamy. Na przykład, jeżeli wzmacniamy drzewo, czyli wzmacniamy wątrobę, to automatycznie wzmacnia nam się serce. To będziemy rozmawiać w późniejszych nagraniach. Na razie, żebyście wiedzieli, na czym polega, bo nie znajdziecie Państwo tego, co Państwu mówię specjalnie, bardzo nie znajdziecie tego, ponieważ no, z jakichś powodów nie znajdziecie. A chciałbym Państwu wytłumaczyć, że tak to działa, bo jeżeli dojdziecie Państwo do pewnego okresu i będziecie próbować robić sobie jakieś recepty, to musicie Państwo wiedzieć, co z czego wynika, ponieważ jest to podstawa do tworzenia diagnozy, do tworzenia recept. Więc powtarzam, matka wzmacnia syna, to jest obieg Sheng, to jest wzmacniający, matka wzmacnia syna. Ale co się dzieje, proszę Państwa, jak wzmacniamy matkę? Jeżeli wzmacniamy na przykład drzewo, jeżeli działamy na drzewo wzmacniająco, wzmacnia nam się ogień, czyli nie wzmacniamy bezpośrednio wątroby, tylko syna. Natomiast słabnie nam woda. Pamiętajcie Państwo o tym. To jest tak zwany obieg wzmacniający, ale jeżeli działamy na drzewo, powiedzmy, lub no na drzewo, trzymajmy się już drzewa, wzmacniamy, dajemy na przykład mieszankę, która wzmacnia nam ten element, tego wątroby, na przykład pęcherzyka żółciowego, to wzmacnia nam się serce, bo widzicie Państwo w układzie każdy żywioł ma swoje przypisane organy. Wzmacnia nam się serce, ale słabnie nerka. I to musicie Państwo wiedzieć. To jest bardzo ważna rzecz, gdzie ciężko będziecie się mieli gdzieś dowiedzieć. I teraz przejdźmy do systemu kontrolnego KE. Jeszcze raz. Jest taka zasada, proszę Państwa, że babcia kontroluje wnuczka. Jeżeli nam na przykład mamy drzewo, to jest jako babcia, a wnuczek nasz jest ziemia, czyli wątroba i śledziona.
Śledziona, jeżeli nam się rozbuja w jakikolwiek sposób, zaczyna przejmować kontrolę nad całym systemem, to babcia go uspokoi. Wzmocnimy babcię, no to uspokoi się nam trzustka. To jest tak zwany obieg kontrolny. I jeszcze uwaga, proszę Państwa. Energia, tak jak mówiłem Wam, energia Qi ma swoją postać Yang, ta gorąco, co Państwu mówiłem, i Yin, to zimno, gorąco, zimno, mokro, ciepło i tak dalej. I pamiętajcie Państwo taką rzecz, piszcie sobie to, co mówię, bo to są sprawy ważne, ale ja, być może to wygląda na chaos, ale jeżeli Państwo sobie będziecie pisać lub zrobicie sobie screen z ekranu, to wszystko Wam się powolutku ułoży. Piszcie mi na dole, czego nie rozumiecie w komentarzach, ja będę Wam odpisywał i tłumaczył. Wracam do tego układu KE. Pamiętajcie Państwo, że musimy wzmocnić, żeby rozproszyć energię Yin wnuczki, musimy wzmocnić energię Yang babci, czyli na przemian. To proszę sobie zapisać. Tego Państwo, ja Wam może rzucę to nawet na planszy, dlatego że to jest bardzo ważne. Żeby, jeżeli mamy jakiś syndrom, który, proszę Państwa, się rozbujał, no weźmy te śledzione. Gorąca śledziona, to jest Yang. Taki przykład Państwu dam. Gorąco śledziony. Co zrobić, żeby tą śledzionę ugasić? Musimy wzmocnić Yin, czyli zimno, dodać ziół, które wzmocnią Yin wątroby. Wtedy rozproszymy Yang śledziony. To proszę sobie zapisać. To jest podstawa. To musicie Państwo wiedzieć. Jeżeli chcecie zadziałać, jeżeli coś z Państwem się zacznie dziać i w dalszym ciągu, w naszym toku, naszego kursu będziecie Państwo chcieli dojść, skąd się co bierze, to jest podstawa. O dalszych patologiach powiemy sobie w następnym odcinku, ponieważ byśmy już przegięli pałę z tym wszystkim, a ja chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli. Więc żeby to już usystematyzować, żeby to Państwu jakoś utrwaliło się w głowie, musicie Państwo wiedzieć, że jest system żywiołów wynaleziony przez Chińczyków, który określa cały wszechświat. Określa nasze życie i określa nasze zdrowie. Oni twierdzą, że jest pięć żywiołów, które wzajemnie przekazują sobie energię, ci, i które się wzmacniają lub się kontrolują. Jeżeli ta energia i te pięć żywiołów to jest drzewo, ogień, ziemia, metal, woda i idąc po okręgu, każdy żywioł tworzy następny żywioł. I teraz tak. Drzewo to jest przypisane do wiosny. Wiosna tworzy lato, bo lato jest ogniem. Ogień tworzy tak zwaną wczesną jesień. Oni to twierdzą, że to jest taka wczesna jesień od 15 sierpnia do 15 października. Około tam jest podane w Żółtym Cesarzu, jak to wygląda, ale tak pobieżnie chcę Państwu powiedzieć. To jest wczesna jesień, ziemia. I potem przechodzi jesień właściwa, to jest metal, to jest płuca, to jest właściwa jesień, tak już gdzieś do końca listopada, i potem się zaczyna zima, i zima trwa aż do wiosny, i znowu energia wchodzi w drzewo, i każdy ten żywioł odżywia i tworzy następny żywioł. Porozmawiamy o tym, proszę Państwa, szerzej przy następnych nagraniach, jak będzie Państwa interesować. To pamiętajcie, to jest podstawowy żywioł, obieg żywiołu, pięciu żywiołów budujących i wzmacniających. Jeżeli energia przechodzi przez wszystkie te żywioły, którym co jest, bo to jest duże, to jest głębokie zagadnienie, tylko że no tu wyrywam, żeby Państwu coś powiedzieć, ale boję się, że nie zrozumiecie. I musicie Państwo wiedzieć, że temu elementowi przypisane są narządy. Drzewo, wątroba, pęcherzyk żółciowy, ogień, serce, jelito cienkie, ziemia, śledziona, żołądek, metal, płuca,
jelito grube i woda, nerka, pęcherz moczowy, pęcherz moczowy. Każdy z tych, potem Państwu powiem, są narządy pełne, są narządy puste. Powiem Państwu to w późniejszym terminie, ponieważ Wam zamotam. Jedne z nich są in, inne mają konsystencję, są in i są pełne, drugie są yang i są puste. To też Państwu objaśnię. Na razie tego się nie uczcie. Wiedzcie tylko tyle, że jest odbieg, że to jest podstawa, że na tej podstawie się obieg Shen, że ma każdy, że obejmuje on pięć elementów, że podstawowym obiegiem, który jeżeli jest bezproblemowy, jeżeli nie ma gdzieś zatorów, jeżeli nie ma gdzieś jakichś problemów, zastojów czy innych rzeczy, to jest człowiek zdrowy. Jeżeli natomiast się zaczyna problem, jest nadmiar, niedobór, ale to nie teraz. I ten obieg Shen jest odnośnikiem wszechświata i naszego ciała. To jest ważne, proszę Państwa. I teraz tak, i mamy obieg kontrolny Ke. I ten obieg kontrolny, te strzałki proste, też musicie Państwo wiedzieć, że BAP to jest system, to jest drugi system najważniejszy, który system kontrolny babcia, wnuczek, w którym babcia kontroluje wnuczka, żeby się nam nie rozbujał, bo jak się rozbuja, to nastąpi zastój energii Qi. Jeżeli wszystkie te pięć elementów mają jednakową wartość, energia sobie przepływa bez problemu. Natomiast jeżeli któryś z tych elementów urośnie z różnych względów, o których Państwu kiedyś powiem, to wtedy zaczyna się problem, ponieważ jest zastój, a gdzie zastój, to jest problem. Bo pamiętajcie Państwo, tam gdzie zastój, to jest ból. Nie ma znaczenia, czy to jest krew, czy to jest limfa, czy cokolwiek innego, czy energia Qi. Jeżeli Państwa coś kiedyśkolwiek boli, to pierwszą myślą Waszą, przepraszam, powinno być, że jest zastój tam. I tyle. Resztę sobie powiemy. To, proszę Państwa, i pamiętajcie Państwo, że każdemu temu elementowi, żywiołowi przypisany jest dwa, a przy ogniu jest nawet cztery różne organy. I pamiętajcie, że to są wstępne nasza rozmowa, że to są organy, proszę Państwa, które są bardziej, że tak powiem, obejmują większą ideologię niż tylko same organy, ale na początek Wam wystarczy, że będziecie wiedzieć, że to są organy i że przypisane są każdemu temu żywiołowi. I to jest niepodważalna sprawa i że energia krąży przez nich, idzie sobie spokojnie i że każdy organ, pęcherzyk żółciowy odżywia i tworzy. Pęcherzyk żółciowy i wątroba działa na jelito cienkie, serce, potrójny ogrzewacz i osierdzie, natomiast ogień działa, jelito cienkie, serce, potrójny ogrzewacz i osierdzie tworzy i buduje żołądek, śledziona trzustkę, ziemia. Ziemia z kolei, żołądek, śledziona trzustka buduje i odżywia jelito grube i płuca. To jest metal. Metal, jelito grube, płuca wzmacniają i tworzą nerkę i pęcherz moczowy. Natomiast to jest woda i woda, pęcherz moczowy i nerka tworzy i odżywia nam drzewo, czyli pęcherzyk żółciowy i wątroba. Energia krąży cały czas. Najlepiej widać to, proszę Państwa, w akupunkturze, gdzie, proszę Państwa, jeżeli ktoś przychodzi chory, boli go na przykład krzyż w odcinku lędźwiowym, bardzo go boli krzyż, nie ma możliwości mu pomóc, to przede wszystkim działamy na niego. Proszę Państwa, ziołami możemy zadziałać? Możemy zadziałać moksą, możemy zadziałać igłami w akupunkturze. Jest to, proszę Państwa, widoczne. Po kilku zabiegach bóle krzyża ustępują, ponieważ zablokowana zostaje energia Qi. Na przykład, strzelam, w meridianie pęcherzyka żółciowego, pamiętajcie Państwo, to jest bardzo ważna informacja. Działając akupunkturą na meridian pęcherzyka żółciowego, odblokowujemy Qi i wtedy pozbywamy się bólów kręgosłupa. To będziemy rozmawiać o tym. Myślę, że chyba tyle na dzisiaj, bo proszę Państwa, i tak zamotaliśmy, ile mogliśmy. Na koniec praktycznie podam Państwu
dwie mieszanki, które chciałbym, żeby Państwo sobie, jeżeli macie ciężkie sprawy na przykład z wątrobą, macie zanieczyszczoną wątrobę, macie to tak zwany zastój ci albo zastój krwi wątroby. Pamiętajcie Państwo, że wątroba według tradycyjnej medycyny chińskiej zarządza naszą krwią, zarządza naszymi kanałami i proszę Państwa, i ona, tak jak mówiłem w wcześniejszym nagraniu, ona nam krew oczyszcza i nam krew odżywia. Śledzi ona także, ale wątroba też. Na noc krew wpływa do wątroby, tam się stabilizuje, ale jeżeli mamy zastój krwi wątroby, to proszę Państwa, jest bardzo źle. Dlatego, że zastój krwi, wszędzie gdzie jest zastój, to się zaczyna robić problem. I oprócz bólów może nastąpić pod wpływem zastoju wątroby, zastój krwi wątroby prowadzi do gorąca wątroby. Od gorąca wątroby to już tylko krok do zapalenia, bo to już jest zapalenie, może być przewlekłe po naszemu, tylko krok, proszę Państwa, do pęcherzyka żółciowego. Zastój ci wątroby, krwi z wątroby, bo ci porusza krew, prowadzi nas prosiutko do problemu z pęcherzykiem żółciowym, ponieważ wątroba kontroluje pęcherzyk żółciowy. To jest jego bratni narząd wątroby. I ona, to co wydzieli wątroba, to wydali pęcherzyk. I zaczyna się zapalenia, kamica i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza mieszanka. Zróbcie sobie Państwo taką mieszankę. Chmiel 70 gram, dziurawiec 50 gram i mięta 30 gram. Pamiętajcie, że mięta jest silnie żółciotwórcza i żółciowydzielnicza, ale musi być jej nieco, żeby czyścić wątrobę. I to sobie Państwo róbcie dwie łyżeczki na dwie szklanki wody, zagotujcie za 3 minuty, tak jak mówię po chińsku, na modłę chińską, odsećcie sobie do termosa i pijcie sobie przez 2 tygodnie, 4 razy po pół szklanki. Jak widzicie Państwo, tutaj składniki są nieco zróżnicowane, ale to jest pierwsze, to jest cesarz, minister i posłaniec. To tak jak Państwu mówiłem wcześniej, tak sobie to. I pamiętajcie, że jeżeli jest wątroba w stagnacji, to już wyprzedzam dużo, dużo fakty, ale chciałbym, żebyście Państwo z każdego odcinka coś wnieśli dla siebie. Oprócz tej męki, tej nauki, to żebyście coś praktycznego dla siebie wynieśli, żebyście wiedzieli, że jest coś fajnego w tym. Jeżeli jest stagnacja ci i krwi wątroby, bo to zazwyczaj tak bywa, występuje, proszę, no to tak jak balon, pompujecie i tam jest pełno powietrza, jak go nie uwolnicie tego powietrza, szlak trafi balon. Tak samo jest z wątrobą, bo wątroba musi się gdzieś wylać, to tak mówią Chińczycy, gdzieś musi się uzewnętrznić i atakuje, to tak zwany atak poziomy jest. Poziomy to macie Państwo dokładnie na wykresie, tu już wchodzimy w wykres. Drzewo, wątroba, pęcherzyk żółciowy, jeżeli jest w stagnacji, atakuje nam poziom, żołądek, trzustkę i śledzione. Najprostszy atak i najczęstszy, proszę Państwa, wątroba atakuje żołądek i śledzione. To jest atak nieodwracalny. To znaczy, może nie tak chciałem powiedzieć, to jest atak pewny. Jeżeli mamy stagnację wątroby, a pamiętajcie Państwo, w 80 przypadkach choroby typu Yang, czyli z gorąca, jest to, zaczyna się od stagnacji wątroby, krwi lub ci. Tak to działa, ponieważ krew jest jednym z najważniejszych dżinie, to jest ta tych cieczy, tej substancji człowieka. I teraz tak, jeżeli zaatakuje nam żołądek, bo nam zaatakuje, jeżeli jest w stagnacji dłuższy czas, może się wytworzyć ogień wątroby. Tu jest, proszę Państwa, jeszcze gorsza rzecz, bo gorąco stagnacja wątroby, czyli zastój krwi wątroby, prowadzi do gorąca wątroby, a gorąco wątroby prowadzi do ognia wątroby, a ogień wątroby prowadzi do wiatru wątroby. To sobie Państwo zapamiętajcie. Wtedy zaczyna nam atakować, ogień wątroby ma tendencję do wznoszenia się, atakuje nam, proszę Państwa, twarz. Jeżeli my mamy wypieki na twarzy i mamy inne problemy skórne na twarzy, na paznokciach, czy mamy problemy na przykład z oczami, to jest wątroba. Przepraszam Państwa bardzo. I nie robimy z tym nic, to jesteśmy krok od udaru, bo ogień wątroby spala naczynia krwionośne, a które są najbardziej podatne mózgu. I robi się wtedy problem, albo jest to udar,
niedokrwienny albo krwotoczny. Pamiętajcie Państwo o tym. Wątroba, problem z wątrobą jest problemem najczęstszym i najgorszym. I jeżeli ten, jeszcze mamy to gorąco tej wątroby i zaczyna nam się problem, proszę Państwa, nie robimy nic, ona zaatakuje nam żołądek i mamy problem. Zapalenie błony śluzowej żołądka. Refluks, inne różne atrakcje fajne, które dotykają nam żołądka. Wtedy pamiętajcie Państwo, początek mamy w wątrobie. Początek mamy w wątrobie. Więc podaję Państwu mieszankę na gorąco żołądka, jeżeli macie problemy z żołądkiem. I to jest, cesarz jest mniszek, 90 gram. Nagietek mamy, to jest minister, 50 gram. I melisa jest 30 gram jako posłaniec. Jest cesarz, minister i posłaniec. I to wszystko robimy jak wcześniej. Dwie łyżeczki na dwie szklanki, 3 minuty gotujemy, odcedzamy i 4 razy po pół szklaneczki pijemy 15 minut przed posiłkiem 2 tygodnie. I to powinny być efekty. Jeżeli będziecie Państwo mieli zaatakowane śledzione, będą nieco inne objawy, będzie na przykład brak siły, będziecie mieli, proszę Państwa, ciągłe biegunki, w kale będziecie Państwo widzieli niestawione resztki pożywienia, no same atrakcje, to znaczy, że macie Państwo, że wątroba zaatakowała śledzione. I na koniec, jeżeli macie Państwo, patrzę, przepraszam Państwa, że zerkam, ale boję się, że mi nagranie mogło się skończyć, a ja mówię do ręki, jak to mówią. Jeżeli macie Państwo problemy z zaparciem, to dam Państwu starą, sprawdzoną chińską metodę na takie zaparcia. To jest przyczynowy sposób. Mianowicie weźcie sobie Państwo, obierzcie sobie jabłko, weźcie sobie skórki gdzieś na powiedzmy na grzejnik i do tego skórki z mandarynek i zróbcie sobie Państwo taki susz. I duża łyżka stołowa na szklankę wody, gotujcie 3 minuty, odcedźcie i pijcie Państwo sobie to przed posiłkiem, żeby nawilżyć jelita. Jeżeli Państwo nawilżycie jelita, step by step, krok po kroku zaczną się problemy powolutku z zaparciami zmniejszać. To jest jedna fajna taka metoda, szczególnie u małych dzieci, które mają problemy z tymi sprawami, bo pamiętajcie Państwo, że śledziona u małego dziecka jest jeszcze nie wytworzona, jest jeszcze nie ukształtowana, jest jeszcze słaba i różne rzeczy mogą się dziać, i zaparcia, i biegunki, i różne rzeczy mogą się robić właśnie z tego powodu. Tyle. Proszę Państwa, być może nieco chaotycznie, ale chociaż staram się jak mogę Państwu to mówić zrozumiale, ale ogrom wiedzy jest tak duży i to tak jak w matematyce, jedno z drugiego wynika, że po prostu mój mózg nie ogarnia tego. Jeżeli bym mógł wejść sobie troszkę dalej, to byłoby mi łatwiej tłumaczyć, ale te podstawowe rzeczy jest najgorzej tłumaczyć, a jeszcze wytłumaczyć trzeba tak, żeby każdy z Państwa zrozumiał. I to jest cały korzeń choroby, tak bym to nazwał. To jest korzeń choroby. Dobrze, proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Jak mi się uda coś w tygodniu nagrać, to nagram. Jak mi się nie uda, to przepraszam, w niedzielę się widzimy. Wszystkich Państwa pozdrawiam, życzę fajnego tygodnia, żeby wszystkim się Państwu wszystko spełniło, co chcecie, i pozdrawiam gorąco. Do widzenia.